Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnej odsłonie rozmów z artystami. Naszym gościem dzisiaj jest Eryk Makochon, lider Krakowskiego Teatru Tańca, choreograf i wykładowca na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu, który jest filią pozamiejscową Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Rozmowę będą prowadzili Adam Kamiński i Anna Królica i powoli zaczynamy. Pierwsze pytania w ramach przewodnika Taniec. Może ja zadam to pierwsze pytanie do Ciebie, Eryku. Chciałam się zapytać, jak to jest? Jest tak wiele różnych języków tańca, różnych możliwości mówienia o tańcu i sposobach komentowania, tworzenia, ale zainteresowałeś się właśnie antropologią teatru Eugenia Barby, co z jednej strony może wydawać się dość odległe od techniki, którą na co dzień uprawiasz, ale jak się człowiek bliżej przyjrzy temu zagadnieniu, to okazuje się, że jest to jednak coś bardzo podobnego. Dzień dobry Państwu. To jest przewrotnie postawione pytanie, bo to właśnie pewne poszukiwania na etapie rozwijania swojej pracy i nauczycielskiej, twórczej skłoniły mnie do tego, żeby przez moment zajrzeć do pewnych założeń teoretycznych, do założeń antropologicznych. Zaczynam wtedy też właśnie studia podyplomowe teorii tańca i to był taki moment, w którym z perspektywy praktyka chciałem się rozwijać teoretycznie. I wtedy wpadłem gdzieś pod warsztat właśnie zagadnienia Eugenio Barby i w związku z tym też pośrednio Grotowskiego. I nagle okazało się, że właśnie w tym, co robię, zacząłem odkrywać coś, co wydaje mi się takie jakieś niezdefiniowane. Często właśnie znajduję swoje definicje w opracowaniach Barby i w jego widzeniu antropologii teatru. I zacząłem się temu przeglądać, poszukiwać, studiować. Absolutnie nie czuję się jakimś specjalistą w tej dziedzinie, ale bardziej patrzę na to z perspektywy właśnie już praktycznej, czyli w pewnym momencie dokonał się jakiś zwrot i pomyślałem sobie, że właściwie wystarczy uporządkować pewne rzeczy, które i tak od lat robię i okazuje się, że one tam są właśnie nazwane, zdefiniowane i bardzo logicznie wyprowadzone. I stąd to zainteresowanie, które już stało się praktyką w nauczaniu i w tworzeniu. Mam wrażenie, że w Polsce ten dyskurs teatralny jest dość odległy od dyskursu tanecznego. To znaczy, tak jak dla osób teatru i Grotowski, i Barba są jakby twórcami i ich praktyka jest bardzo absorbująca i pociąga bardzo wiele osób, tak w tańcu mam wrażenie, że jakby odkrywasz tą antropologię teatru i metodę mówienia o praktyce fizycznej, praktyce działania na scenie w ujęciu Barby. Czy tak jest? Czy jakby... Znaczy ja na pewno nie przypisuję sobie tego, że coś odkrywam. Wydaje mi się, że odkryłem i skonsternowałem, że właśnie pewne rzeczy już dawno zostały nazwane i napisane. Wydawało mi się, że może one są nowsze, a okazuje się, że funkcjonują od dawna. Więc na pewno nie jest to odkrywanie, ale bardziej przenoszenie ich na grunt tego, co robię, czy przenoszenie ich właśnie na grunt tańca. A dziwi mnie to, że właśnie ten aspekt, kontekst Barby jest bliższy teatralności w naszym tradycyjnym rozumieniu teatru, bo właśnie pokazuje bardzo mocno tą perspektywę zwróconą w stronę tańca, ciała i wydaje mi się, że jest bardzo uniwersalizujący to, co taniec oferuje, więc to jest jakiś obszar, w którym taniec absolutnie powinien eksplorować, poszukiwać i z niego czerpać. Też tak myślę, tutaj bardziej mając tą perspektywę teoretyka, ale właśnie w związku z tym mam wrażenie, że ty jako praktyk, jak mówisz, przenosisz to na ten grunt tańca i jakby kontynuując tą myśl, że Barba jest bardziej właśnie przywiązana, może Barba jako taki nie jest bardziej sam związany z obszarem teatru, ale wydaje mi się, że w opinii jest, ponieważ posługuje się tym terminem teatr, ale jeśli się sięgnie do jego materiałów, jego książek, jego publikacji, tak jakby już na pierwszych stronach można spotkać się z informacją, że on używa słowa antropologia teatr, ale że zawsze podkreśla, że jako teatr rozumie i teatr, i taniec i właściwie szuka tego, tak jak mówiłeś, uniwersalnego klucza i sposobu mówienia o działaniach fizycznych, bym powiedziała, na scenie, próbując połączyć właśnie różne zjawiska z różnych obszarów kultury. Bardzo dużo czerpię też z obszarów Azji. I... Ja myślę, że to tu jest właśnie klucz, dlatego że ta eurocentryczność zakłada
jakoś naturalnie rozdział, mocniejszy podział między teatrem i tańcem. Natomiast w antropologii teatru, którą analizuje Barba, którą tworzy Barba, te dwa nurty, w związku z tym, że ta perspektywa azjatycka zakłada absolutną równość między aktorem, tancerzem, śpiewakiem, nie ma tutaj żadnych podziałów, to ta perspektywa bardzo mocno przenika do analizy Barby i u niego tego podziału w ogóle nie ma. To jest znak równości między aktorem i tancerzem, więc wszystkie analizy dotyczą jednoznacznie obu tych funkcji. I to, co właściwie dzisiaj założyliśmy sobie, że jest tematem, czyli preekspresja, to jest takie absolutnie scalające ogniwo, które nierozerwalnie łączy się i z tradycyjnie w eurocentrycznej kulturze rozumianym teatrem, jak i tańcem i rolą ciała w teatrze, czy w ogóle rolą ciała w tańcu. No i można by powiedzieć, że Barba przede wszystkim koncentruje się na tej sekretnej sztuce aktora i również tancerza i śpiewaka, tak jak powiedziałeś, tak bardzo szeroko rozumianego i próbuje zbudować pewien warsztat działań rozwijających możliwości ciała i sposoby poruszania się ciała. Mam wrażenie, jak gdyby też w tych jego tekstach można przeczytać, że dzieli on sposoby poruszania się ciała, prowadzenia ciała na różne techniki, na techniki codzienne i techniki niecodzienne. Pokazuje też właśnie te zjawiska związane z kulturą zachodnią, czyli na przykład balet, jako techniki wirtuozowskie, czyli tworzy też pewnego rodzaju kategorie, dzięki którym możemy w przyjaźniejszy sposób i bardziej precyzyjny opisywać, no w naszym przypadku taniec właśnie, ale równie dobrze można by opisywać działania teatralne. To jest oczywiście zbawienny system dla krytyków i teoretyków, którzy dzięki temu mogą znaleźć tak jakby klucz czy odpowiedź na tą swoją wieczną bolączkę, brak słownictwa czy brak rozwiniętej nomenklatury w mówieniu i opisywaniu tańca. Ale czy ten język, który stworzył Barba, nie jest też zbyt hermetyczny i nie stanowi jakiegoś ograniczenia, bo praktycznie on na wiele rzeczy, które już znamy i z baletu, i jakby właśnie z tych technik wschodnich, tworzy jakby jeszcze jeden poziom nazewnictwa, czyli wytwarza taki bardzo zamknięty system. Trudno mi to określić perspektywę, czy to jest system zamknięty, czy on jest hermetyczny. Być może hermetyczność polega na tym, że właśnie ludzie teatru obawiają się tej uniwersalności, którą niesie ze sobą postawienie znaku równości w ciele aktora i ciele tancerza, a tancerze obawiają się teatralizacji. Być może stąd wynika jakby to, że ten obszar, który jest tak naprawdę wspólny, nie jest dość eksplorowany. Ale wystarczy jakby zrozumieć ideę tego, co składa się na działanie sceniczne u Barby. On sugeruje, że jakby są trzy poziomy tego, że jest poziom, który odnosi się do tradycji teatralnej, którą dana rzeczywistość kreuje i dana kultura, czy dane realia. Że drugim aspektem jest osobowość, która w pewnym sensie jest również jest subiektywna, czyli to, co wnosi ze sobą dany byt twórczy, czyli mamy jakby miks tych dwóch czynników, a trzeci czynnik jest absolutnie obiektywny i on łączy ze sobą wszystkie poziomy i gatunkowe, i geograficzne, czy rozróżniki geograficzne. I to jest właśnie to, na czym chce się skupić Barba, czyli tym poziomem jest preekspresja, która przynależy do tej dziedziny twórczej, niezależnie od, według niego, niezależnie od szerokości geograficznej, kultury. I to jest coś, co możemy analizować jako coś obiektywnego. I dopiero zderzenie tych trzech jakby poziomów, czyli własnej osobowości, tradycji teatralnej zastanej w danej kulturze i preekspresji stwarza pełnię, która dopiero daje obraz sceniczny. Jeśli wypatrzeć na to z tej perspektywy, to ten jeden poziom wydaje się dostępny dla każdego. Czyli Barba, badając różne zachowania człowieka, mentalne i fizyczne, poprzez obecność na scenie,
próbuje tak jakby stworzyć system, który ty możesz też, ty i twoi uczniowie mogą wykorzystać w praktyce. I powiedziałeś nam jakby o tych trzech elementach, które są istotne, żeby mówić o, żeby zaistniało to zjawisko antropologicznie. Natomiast jak to wygląda dokładnie w praktyce? W jaki sposób wy pracujecie na sali, wykorzystując tę metodę Eugenio Barby i antropologii teatru? Przepraszam, jeśli mi to trochę zajmie, zanim dojdę do odpowiedzi na twoje pytanie, bo tutaj na pewno trzeba jeszcze raz podkreślić to, co powiedziałaś poprzednio, czyli te trzy poziomy działania na zasadzie energii codziennej, pozacodziennej i wirtuozerii, którą stawia jakby jako trzeci poziom dla tych dwóch. I teraz wskazuje na to, co rozróżnia działanie sceniczne od działania fizycznego czy działania ruchowego pozateatralnego. Jest to właśnie zróżnicowanie za pomocą energii. Energia codzienna dąży do ekonomii działań, a więc nie stymuluje tak zwanego naddatku energetycznego, który właśnie jest obowiązkowy dla energii scenicznej, dla tego poszerzenia czy dla właśnie działania scenicznego. Wirtuozeria to jest w ogóle odpowiedź na pytanie o zachwyt, czyli tak jak technika czy energia codzienna jest komunikacyjna albo zadaniowa, jak wirtuozeria daje właśnie odpowiedź czy zapytanie o zachwyt, tak technika pozacodzienna teatralna stwarza poszerzenie pewnych działań, ale urzeczywistnia je i urealnia, tworząc pewnego rodzaju nową naturę sceniczną, czy tworząc nową rzeczywistość sceniczną, osiąganą dla widza jako coś wyjątkowego, ale jednak w pewnym sensie organicznego. Mhm. Czyli, żeby zacząć jakby stosować tę metodę, to tak jakby w jaki sposób wprowadzasz jakby na pierwszych zajęciach, drugich czy trzecich swoich studentów i potem jak na przykład to wygląda w takim czystym już rozkwicie, jakby to wykorzystanie, czy to jest praca przede wszystkim na świadomości, czy nie wiem, oni też mają za zadanie przeczytać sekretną sztukę aktora i wcześniejsze książki Barby. No, sekretna sztuka aktora to taka biblia u nas na wydziale i do niej zawsze można odwołać studenta, ale praca jest konkretna, to znaczy to poszerzenie, czyli element tej techniki pozacodziennej zakłada trzy główne aspekty. I to jest praca z równowagą, czyli praca z labilnością równowagi i tak zwaną równowagą zbytkowną, praca z dynamiką opozycji i to jest konkretny techniczny aspekt, który wypracowuje się poprzez określone ćwiczenia czy działania. I ostatni aspekt jest najtrudniejszy do wytłumaczenia, czyli niekoherentna koherencja, czyli jakby jedność przeciwieństw. I tutaj Barba odnosi się właśnie do tych różnych zapożyczeń wschodnich, jakby przeciwieństw w ubiegunowości energii, anima, animus i te kontrastowe energie, które potocznie sprowadzane są do jakichś takich skojarzeń męsko-damskich, ale tak naprawdę Barba od tego ucieka i twierdzi, że ta kontrastowość tych dwóch energii tkwi w każdym z wykonawców, a tylko ujawnia się w sposobie działania określonym. Mhm. Więc te trzy aspekty dotyczą bardzo mocno ciała i one mogą być stymulowane w procesie nauczania w konkretnej lekcji ruchowej. Mhm. Czyli to są konkretne zagadnienia dotyczące do tego, co w modern dance nazywamy off balance, czyli bycie poza pionem. W tańcu klasycznym szukaniem równowagi poprzez bardzo mocne ograniczenia tej równowagi, bo działanie na bardzo wykręconych pozycjach czy na bardzo wyciągniętych strukturach mięśniowych utrudnia tą równowagę i sprawia, że tancerz, performer czy aktor jakby używa wybudzonej energii, żeby cały czas móc na przykład tą równowagę kontrolować, ją destabilizować i stabilizować i ten ciągły proces uruchamia tak zwane ciało w życiu, czyli ciało właśnie rozedrgane, rozbudzone i wtedy mamy już spełniony ten pierwszy aspekt poszerzenia, tą labilną równowagę. W naszych działaniach wydziałowych to
operowanie równowagą, to jest jakiś credo, to znaczy bardzo mocno pracujemy na tych działaniach odwołujących się do dynamiki pędu, do dynamiki siły odśrodkowej, do używania ciała jako jakiegoś takiego obszaru energetycznego, którego energia i równowaga są przykuwające uwagę, czyli widz kinestetycznie jest pobudzony, bo ta równowaga jest ciągle w zagrożeniu, czy ciągle w jakiejś deformacji, czy ciągle w transformacji. I to jest konkretny aspekt, który technicznie wypracowuje się w pracy. Najtrudniejsze to jest to odniesienie do tej ciągłej pracy z niekoherencją i koherencją energetyczną, czyli działania na kontraście, czyli działania na przywoływaniu wieloaspektowości ludzkiej natury i tej energii łagodnej, i tej energii brutalnej, silnej. I ta koherencja z kolei ma polegać na tym, że on te siły się równoważą. I to już jest cecha osobowościowa, więc z tym jest najtrudniej pracować, bo to partnerem bardzo mocno musi być performer, który albo to ujawnia, albo się przed tym broni. Ale to wszystko odbywa się na poziomie fizycznych zadań i ten aspekt, o którym mówimy, tego poszerzenia, odnosi się bardzo mocno do ciała, ale za chwilę warto powiedzieć o tym, że to jest nierozerwalny proces z poszerzeniem umysłu. Czyli w efekcie z działaniem w warunkach ciało, umysłu w życiu. Żeby tak było, to trzeba z kolei uruchomić całą drugą grupę stymulacji. To są stymulacje dotyczące pobudzania uważności, pobudzania obecności scenicznej. I to jest cały duży kolejny temat. Jeśli chcesz, oczywiście możemy w niego wejść, ale... No, myślę, że to jest bardzo interesujące, żeby poznać w całości jakby tą metodę, tym bardziej, że no ja mam taki niedosyt, że mam poczucie właśnie to, jak mówiłeś, że aktorzy trochę od tego stronią, ponieważ w polskim teatrze nie ma takiego nacisku na ciało w grze aktorskiej, tancerze trochę stronią, bo tam za często pada słowo teatr, a wydaje się, że to jest jakby świetna metoda do pracy i właśnie poszerzania umysłu i świadomości ciała, więc myślę, że czym więcej powiemy na ten temat, tym bardziej mamy szansę popularyzować jakby to zjawisko. Że teatr w Polsce kojarzy się nierozerwalnie z wyrażaniem czegoś. I teraz ten aspekt preekspresywności zakłada właśnie to, że kształtujemy pewien poziom obecności, zanim zaczniemy wyrażać. I w tym kontekście według mnie on jest uniwersalny, to znaczy niezależnie od tego, czy chcemy zajmować się, nie wiem, nurtem estetycznym, czy nurtem teatralnym, czy nurtem konceptualnym, czy każdym innym, jeśli stawiamy w centrum ciało, to ciało siłą rzeczy może mieć albo energię wybudzoną, albo tą energię pozostawać na poziomie energii codziennej. Oczywiście w tej chwili ten koloryt nowej choreografii zakłada działanie na bardzo różnych poziomach, bo przecież mówimy o tym, żeby wykorzystywać działania codzienne bez przetwarzania ich. I teraz pytanie. Dla Barby granica jest, czy używamy energii pozacodziennej, czy pozostajemy na poziomie energii codziennej. Jeśli ta energia pozostaje niewybudzona, to bliżej tym działaniom do performance'u i do działań, które mówią o nieobudowaniu jakiejś scenicznej rzeczywistości. Jeśli zaczynamy wkraczać w pobudzanie ciała, to automatycznie zaczynamy stymulować obecność tancerza. I teraz w europejskim teatrze obecność tancerza już zaczyna od razu być identyfikowana z wyrażaniem czegoś. To jest jakby nierozdzielne, dlatego że jeśli stawiamy wobec widza performera, to czy tego chcemy, czy nie, w widzu konstruują się jakieś znaczenia. I to jest bardzo trudne, żeby pozostać na tym poziomie niewyrażania. Praktycznie według Barby niemożliwe. Ale tu już mówimy o intencjonalności czegoś. To znaczy, jeśli performer ma intencję wyrażania czegoś, to już mówimy o teatralności i o pewnym rodzaju mimezis, czyli od twórczego naśladowania czy kreowania. Natomiast jeśli nie ma tej intencji, to mówimy ciągle o preekspresji. No a ten element właśnie świadomości, kiedy on się załącza, czy tutaj jest... Nie ma rozdziału tego. To znaczy, jeśli chcemy mówić o poszerzeniu, to poszerzenie dotyczy ciała, umysłu w działaniu. I to są tak jak w kontekście fizyczności mówimy o tych trzech aspektach, czyli o dynamice opozycji, labilnej równowadze, niekoherentnej koherencji, to dla umysłu są trzy kolejne odpowiedniki kształtujące poszerzenie umysłu, czyli rozbudzenie energii
mentalnej do takiego samego poziomu pobudzenia, jaką ma ciało. I do tego służą przede wszystkim dezorientacja, czyli działanie w stanie zaskoczenia tu i teraz, dziś, bez premedytacji. To jest bardzo trudne do stymulacji, ale to się dzieje na lekcji poprzez sposób konstruowania na przykład działania. Jeśli on jest bardzo dynamiczny, z częstymi zmianami kierunków poziomów, to jesteśmy w stanie stymulować pewien poziom zaskoczenia, autozaskoczenia wykonawcy. Mówimy też o tym, żeby uruchomić strumień świadomości w taki sposób, żeby działanie było rzeczywistą odpowiedzią na impuls mentalny. Jeśli takim jest, to jest szansa na zaskoczenie, bo nigdy nie przewidzimy do końca, czy ciało, czy ciężar ciała, który właśnie wybudziliśmy i wypuściliśmy poza kontrolę, kontrolę odzyskamy w tym momencie, czy mikrosekundę później, czy wcześniej, czy nie zaskoczy nas samych to ciało. Możemy w ten sposób stymulować właśnie dezorientację w takim rozumieniu ciągłych redefinicji tego kontaktu umysł, reakcja, ciało, bodziec mentalny. Jeśli one pozostają ze sobą we współpracy ciągłej, to mówimy o ciało-umyśle. A jak łączysz, bo też tak zrozumiałam, że fascynuje Cię też w jakimś sensie metoda Grotowskiego, który też mówił o ciało pamięci. Czy to jest jakoś powiązane, czy w jaki sposób jakby łączysz ten element jeszcze metody Grotowskiego z Barbą? Znaczy ja analizując Grotowskiego nie umiałam postawić granicy, bo te wszystkie doświadczenia, o których w antropologii Barba pisze, wywodzi między innymi z pracy w Teatrze Laboratorium, w współpracy z Grotowskim, którego był asystentem i w którego pracy trening fizyczny, tak samo ważny, no tam właśnie jakby ten trening fizyczny myślę zafascynował Barbę. I u Grotowskiego pojęcie budowania postaci jakby staje w konflikcie z myśleniem o tym na przykład podobnej metody Stanisławskiego. To znaczy Stanisławski zakładał pewną konsekwencję w budowaniu rzeczywistości i postaci. Grotowski natomiast stara się wyprowadzić fizyczność postaci i nadać jej określony kontekst przez montaż. Natomiast sam aktor pozostaje w organiczności poprzez fizyczność. Czyli ten właśnie aspekt mocnego poszerzenia działania fizycznego przez stymulację, autostymulację powoduje obecność i zaangażowanie performera, natomiast sama postać buduje się wtórnie, poprzez montaż. I to jest inna metoda, ale to jest bardzo metoda bliska teatrowi tańca, gdzie mamy do czynienia z fragmentarycznością i mamy do czynienia z montażem i tak zwanym reżyserskim, a potem z montażem widza, czyli tym momentem, w którym z fragmentaryczności i z pewnych doświadczeń widza ostatecznie buduje się ta ostateczna wizja rzeczywistości scenicznej, ale także i postaci. I to się odbywa poza aktorem, poza performerem. Oczywiście on może stymulować w pewien sposób budowanie postaci, ale jednak ostateczna definicja tego, co odbiera widz, wytwarza się w nim samym. Zastanawiam się, czyli aktorzy, którzy korzystają z metody Barby, jeszcze na tym jakby poziomie się zatrzymam, jeżeli wykorzystują tą praktykę na scenie, to widz może to odebrać jakby w sposobie jakości ich obecności na scenie? Tak, przede wszystkim w tym poziomie, który jest niezależny od tego, czy odbiorca cokolwiek zinterpretuje, czy nie, to ta wielowarstwowość polega na tym, że zawsze pozostaje ten poziom preekspresywny. Czyli ta obecność, ta energia wykorzystywana w działaniu fizycznym, ta emanacja energią, może być sama w sobie na tyle interesująca, że właściwie nie jest konieczne wchodzenie na ten poziom ekspresywności. Oczywiście w dziele wielowarstwowym to może ze sobą funkcjonować w zgodzie, ale może być też wartością wtedy, kiedy tworzymy abstrakcyjne działania na scenie, kiedy tworzymy działania, które niekoniecznie mają wyrażać jakiekolwiek treści, a w których samo ciało może być wartością samą w sobie. A czy Krakowski Teatr Tańca stosuje elementy antropologii teatru barwy w swojej praktyce? No, oczywiście staramy się tak pracować. Oczywiście staramy się przede wszystkim na tym pierwszym poziomie, czyli pracy z ciało-umysłem, staramy się od początku wprowadzać pewną dyscyplinę nierozerwalności tego. To są proste zabiegi, poprzez pracę z wybudzoną koncentracją, poprzez pracę z poszerzeniem
świadomości, czy tak zwanymi poszerzonymi stanami obecności. To jest kwestia pewnej dyscypliny pracy, w której zakładamy, że każde działanie fizyczne powinno się łączyć z określonym poziomem koncentracji w działaniu. To jest też kwestia budowania spektakli, to znaczy moim ideałem działania scenicznego jest takie działanie, w którym ono jest wielowarstwowe i może trafić zarówno do osób, które wyposażone są w określone narzędzia, które pozwalają mi na przykład zrozumieć strukturę kompozycyjną spektaklu albo tematyczność, która się tam pojawia, ale też mogą wyjść usatysfakcjonowane z takiego spektaklu na samym poziomie takim kinestetycznym, czy odbioru energii spektaklu. I to jest taki poziom, który niezależnie powinien być rozwijany, niestety już na etapie jakby kształtowania działania tancerza. Czyli jeśli tancerz będzie miał swoją dramaturgię i swój świat, i swoją obecność, i swoją energetyczność, to niezależnie czy powiodą się moje zabiegi montażowe, niezależnie czy będą czytelne i odbieralne dla widza, to sam ten poziom obecności tancerza powinien być wciągający i na tyle interesujący, żeby choć w jakimś stopniu jakby zbudować dramaturgię sceny. A jak kształtuje się ta metoda dialogu z tancerzem podczas pracy nad spektaklem? W tym, co ja staram się robić na scenie, staram się wykorzystywać ten montaż wtórny, o którym już wspomnieliśmy wcześniej. Żeby tak było, staram się wypracować w tancerzu poczucie jego własnej organiczności, jego własnej rzetelności w działaniu. I pozwalamy sobie w związku z tym na użycie terminu podpartytura, czyli takiego działania, w którym ja określam zakres i sposób działania, natomiast intencje wypracowuję sobie w oparciu o swoje doświadczenie sam tancerz. One nie muszą się ujawniać w działaniu scenicznym w formie jakiegoś konkretnego wyrazu, tylko powodu, który aktywizuje działanie. Czyli krótko mówiąc, tancerz może sobie wyobrazić, że właśnie pokonuje tor przeszkód, bo ja każę mu pobiec, przeskakując, czy proszę go o wykonanie konkretnej struktury ruchowej, ale on może ją podbudować swoimi subpartyturami, które dialogują w pewnym sensie z ostatecznym efektem, ale już na zasadzie montażu wtórnego. Czyli ta organiczność w działaniu uwidacznia się i obecność tancerza poprzez jego prawdziwe przekonanie, poprzez jego realność w działaniu, dlatego że jego własne wewnętrzne subpartytury, czy strumień świadomości, czy ten mentalny impuls wybudza się w sposób nienarzucony przeze mnie. Czyli on może zbudować własny świat, który realizuje poprzez określone działanie ruchowe. Ono ujawnia wtedy określoną energię i sposób działania, a dla mnie to jest powód, żeby wykorzystać to w konkretnym, późniejszym montażu, nadając temu określony kontekst, czy zderzając, kontrapunktując z innym faktorem kompozycyjnym. Wracamy też do tego, co już powiedziałem wcześniej, czyli to jest to stymulowanie określonej równowagi, określonej dynamiki opozycji, działania na poziomie negacji. I to są właśnie te aspekty, o które się zastanawialiśmy, czy są wspólne dla techniki polskiej, która jest mi też bliska i którą wykładałem na wydziale. I właśnie na przykład te zagadnienia dotyczące dezorientacji, perypetii w myśleniu, czyli skoku myśli, opozycji działania na zasadzie negacji, czy zmian poziomów, zmian dynamiki, dynamicznych zwrotów, to wszystko są elementy, które wybudzają absolutnie działanie nie skupione na jego formie, tylko na obecności w działaniu. Na obecności poprzez rytm tego działania, zaprzężenie do tego energii i równowagi. I to w metodzie Umińskiego jest bardzo blisko do metody Barby. Wręcz staje się jakąś jego realizacją. Barba to bezsprzecznie wizjoner teatru, postać szalenie dynamiczna i ten jego dynamizm uwidacznia się także w rozwoju metody i w częstych zmianach treningu aktorskiego. Barba lubi przeformatowywać
swoje myślenie o treningu aktorskim i rozpoczynał od ćwiczeń kompozycyjnych, od pracy z grupą, żeby po latach zupełnie ograniczyć swoją obecność w czasie warsztatu czy w czasie treningu i jakby scedować cały ten proces twórczy i dochodzenie do jakiegoś efektu kreacji na aktorów, z którymi pracował od lat, aktorów, z którymi nie lubi się rozstawać. I co charakterystyczne dla Barby, to też to, że wprowadzał często w czasie zajęć i uczył tego także młodych adeptów sztuki, dyscyplinowania umysłu, wprowadzanie różnych technik kontemplacyjnych czy medytacji o pustce. Mógłbyś powiedzieć, w jaki sposób to wpływa w ogóle na rozwój twórczy artystów, tancerzy, aktorów? Ma to znaczenie? Oczywiście takie wyciszenie umysłu? I ja myślę, że nie jestem pewien, czy do końca chodzi o wyciszenie umysłu, bardziej o dyscyplinowanie w tym sensie, żeby wybudzić jego aktywność i przepływ, bo jest to jeden z warunków tego już wspomnianego wcześniej poszerzenia. Myśmy nie rozwijali tego tematu dalej, bo skupiliśmy się na tym aspekcie poszerzenia ciała, ale on jest integralny, to znaczy działanie umysłu musi być tożsame z momentem realizacji tego. To znaczy, jeśli nie ma tego połączenia bezpośredniego, to tracimy organiczność w tym działaniu. Warunkiem organiczności jest ciągła ta korelacja. I to, co często towarzyszy nam w takiej codziennej pracy, to jest kłopot z takim odcięciem się od rzeczywistości, do tego, żeby wejść na salę i móc, tak jak jesteśmy w stanie wybudzić ciało do określonej energetyczności działania, to w ten sam paralelny sposób wybudzić umysł. Do tego służą różne techniki. Ja nie znam się na medytacji w takim znaczeniu na przykład wschodnim, ale za medytację uznaję również formy poszerzenia koncentracji, poszerzenia widzenia i to są ćwiczenia, które zdarza mi się wprowadzać poprzez zabawy z kolei. Robię to ze studentami. To są zabawy na przykład głosowo-ruchowe, których reakcja na określony impuls głosowy musi natychmiast uruchomić na przykład działanie. To one oczywiście nie służą poprawianiu jakiejś techniki fizycznej, tylko właśnie aktywności i koncentracji, refleksu. I dopiero na tym poziomie możemy mówić o wybudzeniu takiego mentalno-fizycznego czy psychosomatycznego pojednania się w działaniu. Więc te aspekty metody, one pewnie ewoluowały. Ja nie jestem badaczem Barby, więc nie umiem powiedzieć, jak pracuję w tej chwili, jak nie mam takiej wiedzy na ten temat. Bardziej zainteresowały mnie konkretne aspekty i na nich skupiam swoją pracę, ale z pewnością Barba wskazuje na potrzebę równoległego prowadzenia tych aspektów mentalnych i fizycznych. Bezsprzecznie Barba jako człowiek jest wyjątkowo barwny, bo po pierwsze był marynarzem, podróżnikiem, wyemigrował budowlańcem, wyemigrował z południa Włoch do zimnej Norwegii, tam się potrafił świetnie zaadoptować, żeby po paru latach z grupą już osiąść na stałe w Danii. Wcześniej jeszcze studiował w komunistycznej Polsce. Wcześniej tak, studiował. Co też jest pewnie doświadczeniem liminalnym. Tak, i na pewno był barwną osobą, którą można było spotkać na ulicach Wrocławia. Często w kolorowej koszuli i w sandałach na gołe stopy, nawet w groźne, mroźne dni. Chciałem zapytać także ciebie, Eryku, o to bycie w tym jego zespole, w Odin Theater. Czytałem taką dość obszerną pracę na temat barterów i współpracy ze społecznościami lokalnymi i jednak Barba przykłada do tego rolę. Chce, żeby jego aktorzy podróżowali po świecie i żeby w różnych zakątkach, czy to Ameryki Łacińskiej, czy w jakichś innych krajach, propagowali tą metodę
aktorską, ale oprócz tego, żeby potrafili się jakoś zasymilować ze społecznością i stworzyć coś na wzór widowiska, happeningu, taki motyw... Angażującego, wciągającego. Tak, taki motyw ludyczności się wkrada w to, przychodzi jedna wioska albo i kilka okolicznych wiosek, jest to wtedy takie jakieś wyjątkowe święto radości i takiej pozytywnej, dobrej energii. Czy jak sądzisz, czy to jest też w ogóle proces, który gdzieś tam ci odpowiada w twojej ścieżce artystycznej i który warto gdzieś tam zastosować w swoim życiu? No przede wszystkim ta technika barteru, czyli technika stymulowania pewnej wymiany, czy cytowania pewnych kultur, czy technik obcych, w tym wypadku tej naszej europocentrycznej kulturze, czyli przyjmowania z technik właśnie wschodu, no to jest całe zagadnienie, na którym opiera w ogóle Barba słuszność swojej teorii na poziomie uniwersalnym. W sensie poprzez zderzanie z tymi różnymi technikami, cytowanie z nich, pokazuje, że pewne aspekty teatrotwórcze są uniwersalne. Więc tego nie da się, wydaje mi się, rozdzielić. To znaczy, ja nie mam takich mocy sprawczych, żeby móc sobie pozwolić w swojej codziennej pracy na, nie wiem, zapraszanie z całego świata ludzi, tak jak on sobie może na to pozwolić. Nie mam takich możliwości, ale już na przykład szkoła kładzie duży nacisk na to, żeby w aspekcie stymulowania osobowości twórczej zapraszać pedagogów do tak zwanych warsztatów dodatkowych w ramach programu, w ramach przedmiotu Laboratorium Inspiracji i Innowacji Twórczej. To jest takie laboratorium, które zakłada właśnie kontakt z technikami czy z pedagogami. Do tej pory w dużym stopniu byli to pedagodzy zagraniczni, teraz oczywiście sytuacja się trochę zmienia przez to, co mamy. Po to, żeby ich zderzać właśnie z taką kulturową wymianą, nie tylko po to, żeby oni tą wymianę kultur asymilowali, oczywiście to jest to też, i żeby się z nimi zapoznawali, ale też żeby właśnie w sposób badawczy podejść do tego, co jest uniwersalne, a co indywidualne. I potem zamienia się to w proces twórczy, to znaczy na podstawie tych warsztatów studenci tworzą swoje własne realizacje, których wskazują wręcz wpływ danego warsztatu na ich działanie twórcze. Więc ta metoda jakby tutaj w szkole, mówię o wydziale w Bytomiu, ma swoją zasadną kontynuację. Ja w swojej pracy miałem przyjemność ostatnio na takie doświadczenie międzykulturowe, kiedy pracowaliśmy z Aylin Erso, z turecką choreografką. I rzeczywiście pomimo jej bardzo takiego europejskiego podejścia do tańca, bo to jest osoba szalenie wykształcona i to właśnie interkulturowo i potrafi cytować Mickiewicza i odnosić się do naszych lokalnych pewnych rzeczy, to jednak dało się wyczuć w takiej samej osobowości twórczej totalnie inne podejście do dyscypliny, czy do myślenia o kompozycji, czy do właśnie cytatów. I to było bardzo ciekawe doświadczenie. I oczywiście takich doświadczeń ileś tam mam, ale nie aż tak dalekich, jak nie tak skrajnych, jakie stymuluje Barba. A widziałaś jakiś spektakl od Intate? Nagrania, ale to to jest nic. Dlatego, że jakby głównym założeniem jest obecność, wobec czego to się nie przenosi w ten sposób. Widziałem kontynuatora Grotowskiego, czyli spektakl Richardsa tutaj w Polsce. I też w związku z tym zacząłem sobie czytać o jego kontynuacji metody Grotowskiego, czyli o działaniach fizycznych. Nawet taka jest publikacja, której Richardsa, w której bardzo konkretnie odnosi się do pracy z Grotowskim, a wobec tego wykorzystuje też myślenie i założenia Barby. I tam są też bardzo ciekawe dla tancerzy konkretne odnośniki do ćwiczeń o improwizacji, o konkretnych zestawach ćwiczeń, jak tam watching, waiting, bardzo proste w założeniu, typu
podążanie za liderem do takiego stopnia, żeby aż zatracić jakby dekoncentrację na wszystkim, co na zewnątrz i skupić się bardzo mocno na właśnie takim pogłębianiu świadomości poprzez tego lidera. To są takie bardzo konkretne ćwiczenia, które są bardzo dostępne. Wystarczy otworzyć książkę i je po prostu robić. Więc mam nadzieję, że to odpowiada na twoje pytanie, czy da się to kontynuować, czy da się to wykorzystać. Natomiast jeszcze drugie twoje pytanie o ten manifest dotyczący tak zwanego trzeciego teatru, czyli otwarcie Barby na poszerzenie teatru o działanie partycypacyjne, kiedy na plan dalszy się przesuwa sam efekt teatralny na rzecz komunikacji, wspólnoty, także w takim aspekcie kameralnym, to znaczy niekoniecznie to musiały być duże działania, mogły być kameralne, ale istotą była wymiana doświadczenia w bezpośrednim działaniu, czy to warsztatowym, czy konsolidującym różne kultury, no ale to się wszystko zamyka w manifestie Trzeciego Teatru, który już w Polsce funkcjonuje, to znaczy wiele ośrodków schodzi z tego piedestału tylko twórczości artystycznej, przejmując funkcję kreacji zdarzeń, które są zdarzeniami partycypacyjnymi. Takie też funkcje wykazywał Śląski Teatr Tańca i potem kontynuacja pracy na Wydziale Teatru Tańca, który też ma za zadania wciągać społeczne lokalności, czy amatorów, czy seniorów i te różne działania służą budowaniu właśnie tego, o czym mówisz, z osobami z niepełnosprawnością tak. Również. Więc to są modele, które zaistniały wtedy, być może wtedy potrzeba było do tego wielkiego manifestu, a w tej chwili wydaje mi się, że to już funkcjonuje. Eryku, a mógłbyś coś powiedzieć o organicznej dramaturgii, którą wprowadził Eugenio Barba? Trudny i szeroki temat i wiążący się z tym wszystkim, o czym już mówiliśmy, to znaczy przede wszystkim jednym z manifestów Barby była sama definicja organiczności, to znaczy spotkałem się z takim stwierdzeniem, że niekoniecznie to, co jest odczuwalne dla performera jako organiczne, musi być postrzegane jako organiczne i odwrotnie. To znaczy za organiczne Barba uznaje to, co widz uzna za organiczne. W tym celu stymuluje no właśnie to wszystko, o czym mówimy, czyli tą jedność ciała i umysłu. To znaczy dopóki to połączenie ciągle funkcjonuje i odpowiada na siebie nawzajem, to niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z działaniem w energii codziennej czy pozacodziennej, jest organiczne. W takim aspekcie, na tym poziomie, dramaturgię może tworzyć sama obecność performera. Niezależnie od tego, czy nadamy mu zadania wyrażające czy interpretujące coś, jeśli uruchomimy te mechanizmy preekspresji, to sama jego obecność i właśnie organiczność mogą być odbierane jako dramaturgia spektaklu. Dziękuję. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Dzisiejszym naszym gościem rozmów o tańcu był tancerz, choreograf Eryk Makochon i performujący książę, koci książę. Rozmowę o twórczości Eugenio Barby, o treningu aktorskim, o jego metodzie prowadziła Ania Królica i Adam Kamiński. Dziękujemy serdecznie. Przewodnik Taniec. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.